Cześć Daniel z tej strony i sytuacja wygląda tak. W moim ostatnim filmiku poprosiłem was, żebyście napisali mi w komentarzach, jakbyście poderwali dziewczynę z kanału Siostra Mojej Siostry. Jeżeli nie widzieliście tego filmiku, jest tutaj, zobaczcie sobie go, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Teraz, napisaliście mi bardzo dużo komentarzy, ja je zebrałem i wysłałem do dziewczyn. Nagrały filmik. Powiedziały, co im się podoba, a co nie. Czas ten filmik obejrzeć, ja obejrzę razem z wami i w międzyczasie będę coś opowiadać od siebie. Tak czy inaczej, zaczynamy. Mister Alpha jest to kanał, na którym każdy facet znajdzie coś dla siebie. Ćwiczycie, nie wiem, macie jakieś sterki typowo związkowe, uczuciowe lub chcecie być bardziej otwartymi i spróbować się na nowo jakoś otworzyć na świat. On proponuje bardzo dużo takich właśnie motywacyjno, tak. Począwszy od masy fizycznej, w sensie od ćwiczeń fizycznych, po jakieś takie emocjonalne rozterki męskie, czyli jak zbudować związek albo... Tak, jak poderwać dziewczynę i właśnie Mister Alpha postanowił zadać pytanie swoim widzom. Jakby nas poderwali, przedstawił nas, po czym zadał parę sytuacji, w których jakby daje się wykazać właśnie oglądającym, czyli mam. Tak. I właśnie przedstawił nas w dwóch sytuacjach, że na przykład ja siedzę na ławce i mam słuchawki w uszach i jak któryś z jego widzów, facetów miałby to, jakby miał mnie poderwać, jakby to zrobił i jakby dokonał tego, żeby zaczęła z nim rozmawiać. A druga sytuacja to jest taka, że siedzimy z siostrą Wendytą, siedzimy na plaży i biegamy z naszym psem. I co tutaj trzeba zrobić, żeby do nas zagadać? Tak. Dostaliśmy dosyć sporo właśnie tych pomysłów na podryw nas. Inne są zabawne bardzo, inne są trochę takie żenujące. Znaczy żenujące nie są, bo każda jakby opcja jest dobra. Nigdy nie wiadomo, kto ci się spodoba. Dokładnie. I ciężko jest ocenić, co byś zrobiła w danym momencie, bo nie widzimy tych chłopaków, więc... Ale wybraliśmy takie najbardziej ciekawe i te najmniej ciekawe rzeczy. Więc każda z nas przeczyta po dwie rzeczy, tak? Po dwa pomysły i jeden taki wspólny. Powiedzmy, co o tym myślimy, czy dałobyśmy się poderwać na to, czy nie? To będzie tak, pierwsza odpowiedź jest taka. Podchodzę do dziewczyny, na początku wykazuje zainteresowanie psem. Pytam, czy mogę pogłaskać, jak się bawi, bawię się z nim chwilę i mówię, że jest fajny. Później mówię żartem, że jego właścicielki są jeszcze ładniejsze, tak? Co ty możesz od razu kupić, bo kochamy zwierzęta i dla mnie, jeżeli facet lubi psy albo koty, to jest w ogóle takie odcieśnienie w ogóle męskości, bo jest to dla mnie mega słodkie. Więc tu już bym miał duży plus. Potem przedstawia się i mówi, co robimy wieczorem, czy pójdziemy na spacer, jeżeli... się zgodzą, spaceruję z nimi i oprowadzam je do pensjonatu hotelu, mówiąc, że świetnie się składa, bo akurat jest mi to po drodze z mojego miejsca zamieszkania. Na pożegnanie dziękuję za wspólny wieczór i proponuję wspólny wypad do klubu lub po prostu przejść się razem na plażę następnego dnia oraz oczywiście proszę o numer telefonu, żeby utrzymać kontakt. Myślę, że jest to spoko odpowiedź i na pewno jeżeli jeszcze plus to, jaka byłaby reakcja między nami, bo ciężko by powiedzieć, czy to by zadziałało. A myślę, że byłoby dość trafione, tak? To mi się akurat najbardziej podobało. No więc pierwszy sposób, chyba jeden z najbardziej klasycznych, najbardziej neutralnych i według mnie jeden z najbardziej skutecznych. Po prostu widzisz dwie piękne dziewczyny, które bawią się z psem, podchodzisz, pies podbiega do ciebie, zaczynasz go głaskać, zaczynasz się z nim bawić, pytasz jak się bawisz, rzucasz jakiś żarcik, uda ci się je rozśmieszyć, to już jest połowa sukcesu. Wtedy rozmowa, mam nadzieję, że idzie w dobrym kierunku, w końcu umawiasz się z nimi na jakieś spotkanie, coś niezobowiązującego. Tak? Więc wszystko w porządku, bardzo fajny sposób, nawet dziewczyna się podobał, mi tym bardziej, więc super. Ten pomysł. Ten podryw. Okej, dobra, no to ja mam tutaj taki, który nie rozumiem tego za bardzo pomysłu, bo to jest tak, rozwiązanie. Ubieram ładną koszulę, dżinsy oraz przede wszystkim białe buty. Białe buty, coś. Po prostu przedstawiam się i zaczyna się sama rozmowa. No nie wiem, jak ja bym siedziała na ławce, załóżmy, miała słuchawki w uszach, to ogólnie wydaje mi się, że byłabym nastawiona na to, że chcę sobie słuchać tej muzyki i chcę czytać książkę. Nie wiem, czy... Nie wiem, co musiałoby się tak naprawdę stać, żeby, nie wiem, koleś usiadł obok mnie, patrzył się na mnie i miał białe buty, kurde, i to by wystarczyło, żeby super się kleiła rozmowa. Nie, ja bym chciała z nim rozmawiać. Ja po prostu... nastawiona na to, żeby... Dokładnie, ja nienawidzę, jak ktoś narusza moją prywatność.
prywatność. To moją strefę, gdzie ja w sobie siedzę, ale ktoś nagle obok mnie siada. To jest straszne. Miałam parę razy taką sytuację, tak, jak tak podrywę. I siedzę sobie i nagle ktoś do mnie podchodzi, siada obok i się tam nie patrzy. To jest okropne, straszne. Zaczynam od drobnostek związanych z tym, co robiła, zanim przyszedłem. Ja bym nie powiedziała, co robiłam, zanim przyszłam tutaj, bo nie chciałabym się rozmawiać na pewno, no. I no tam, gdy udało mi się ją rozśmieszyć, oczywiście nie robiąc nic na siłę, zapraszam na spacer, cokolwiek by było. No ja bym była w szpaku, gdzie bym miała iść z nim na ten spacer? Dalej się przejść. Pokazuję, że jestem osobą z dobrym humorem. To jest najlepszy tekst po prostu. Szczerym oraz przede wszystkim wyrozumiałym. A co takim w stosunku do mnie wyrozumiałem, że się zadałam w tej słucham muzyki sama? No to jest dobre. Nie no, ogólnie jakby konwencja, wiadomo, trzeba się fajnie ubrać, chce się być atrakcyjny w stosunku jakby do innych. Znaczy, ogólnie fajnie by było, jakby się podobał. Nie na wiecie co chodzi, w sensie nie wiem, tego nie wrzucę. Ale chodzi mi o to, że aparycja się liczy. Więc te buty pewnie mu chodziło o to, że się będzie się być dobrze. Tak, że jakoś fajnie ubrany. Tak, to najważniejsze to, kiedy my się czujemy dobrze, bo wtedy widać, że my się czujemy dobrze i wtedy dla nich też wyglądamy lepiej. No fajnie, jak facet jest pewny siebie, tak? Nie jest takim cipą, która... No nie do końca. Czasami niektórzy są zadziwiający pewni siebie i drażniące w tym aż. Dobrze. Babo, kurwa. A mogę powiedzieć? Więc jeżeli mam oceniać, to jest tak pół na pół, bo myślę, że też zrób tak, na przykład w plus. No tam to dla mnie to jest było na mega plus. Powiedziałam już wszystkie aty tego. Tak. No to jest tak pół na pół, bo jakby doceniam jego chęci podobania się. I to, że no, chciał być wyrozumiały, tego miał być wyrozumiały, no ale tak pół na pół. No. Nie jest najgorzej, ale no, nie bym się nie udało raczej. Raczej by mu się nie udało, raczej na pewno. No dobrze. Powiedzmy sobie, co to było nie tak. No dobra. Fajnie jest to, że... Kurczę, od czego ja mam zacząć? No dobra, zacznijmy od początku. Ubierasz się w fajną koszulę, spodnie i białe buty. A dlaczego białe buty? Znaczy, mam nadzieję, że chodziło ci tutaj o to, że ubierasz dobrą, schludną koszulę, spodnie i białe buty, czyli w sensie, że czyste buty, że schludne buty, że dobre buty, że stylowe buty pasujące do ubioru. Mam nadzieję, że o tym właśnie tutaj mówiłeś. Białe buty akurat nie gwarantują niczego, pamiętajcie, tak? Niektóre rzeczy mnie tutaj zadziwiły. W każdym razie, jeżeli ubiór jest dobry, tak? Powiedzmy, że się schludnie ubrałeś, wszystko jest w porządku, masz nawet te białe buty. To, że usiądziesz obok niej i się przedstawisz i powiesz żarcik, to wcale nic nie znaczy, bo wyobraź sobie, że ona ma te słuchawki czy ta książkę, usiądziesz sobie i powiesz: ej, mam na imię Daniel i ogólnie przyszła baba do lekarza, ona cię nie słyszy, ma słuchawki, dlatego czyta książkę, jest zainteresowana tego i jedyne co może zrobić, to jest coś takiego. Tak? Więc tak to nie funkcjonuje, no niestety w tym przypadku musiałbyś się wykazać bardziej jakąś kreatywnością, bo rzeczywiście ta sytuacja z książką i z słuchawkami jest jedna z najtrudniejszych, bo jest zajęta czymś innym, jest w swoim świecie, rzeczywiście ma tą swoją taką sferę prywatną, czyta książkę i ma słuchawki, jest zamknięta i nie ma ochoty, żeby ktoś do niej wszedł z buciarami, tak? Więc... co ci mogę powiedzieć? No ta sytuacja jest niezbyt korzystna, którą tutaj opisałeś. Na pewno by ci się nie udało, tak? Sam fakt, że byś usiadł obok niej i próbował rzucić żart na samym początku, mogłaby spojrzeć na ciebie jak na kretyna i albo prosić cię, żebyś sobie poszedł, albo by cię zignorowała, albo by sama wstała i sobie poszła. Więc no, niestety... poszedłeś troszeczkę w złym kierunku. Jedyne rzeczy, które były tutaj dobre, to było to, że oczywiście uwzględniłeś to, że jesteś schludnie ubrany, jesteś czysty, wiadomo, ładnie pachniesz, no to są wszystkie takie logiczne rzeczy, ale jesteś atrakcyjny. Tutaj też wspomniała o tym, że ważna jest aparycja, ważne, żeby się podobał, tak? Panowie, jest coś takiego, że nie może być
Mało atrakcyjny facet nie może stać się przystojniejszy, ale mało przystojny facet może być atrakcyjny i sexy. Pamiętajcie. Więc ta sytuacja by się nie udała, no niestety, tak jak powiedziałam. Ale zobaczymy, co dalej wymyśliliście. Jakbym siedziała w parku i słuchała tej muzyki i czytała książkę, to ciężko by było jakby... No nie, musiałoby się naprawdę coś takiego zabawnego. Nie wiem, tutaj jest jeden komentarz taki, gdzie przykleja karteczkę na książkę, jak siedzę i pisze cześć albo hej. To jest zabawne, to może bym wtedy jakoś mnie zaciekawiło, ale na pewno nie takie wchodzenie na moją prywatność, gdzie ktoś by usiadł obok mnie i ja bym się czuła po prostu niekomfortowo. A to jakaś tak, no. Dobra, to dalej.